W цьому проєкті також функціоную як психолог-психотерапевт. До Lwowa przybył Robert Virtillo, przewodniczący Międzynarodowej Misji Katolickiej. Jest to organizacja, która pomaga ofiarom wojen i kataklizmów. W Lwowie Monsignor Virtillo spotkał się z psychologami i kapelanami wojskowymi. Głównym tematem spotkania jest pomoc psychologiczna dla personelu wojskowego oraz ofiar wojny. Współpraca z Kościołem Łacińskim i Grecko-Katolickim to dla nas wielki zaszczyt, bo macie dobrych specjalistów od psychologii, a także do pomocy społecznej. Na początku myśleliśmy o wysłaniu ekspertów na Ukrainę, ale po mojej pierwszej wizycie tutaj w lipcu zeszłego roku zobaczyłem wielu ekspertów tutaj w Ukrainie, więc zdecydowaliśmy się wesprzeć już istniejące projekty Kościoła Łacińskiego i Grecko-Katolickiego. Mamy nadzieję, że będziemy nadal wspierać te projekty w przyszłości i będziemy je rozpowszechniać, jeśli Bóg pozwoli nam znaleźć na to niezbędne środki. W Lwowie Monsignor Roberto Virtillo spotkał się z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim. Na tym spotkaniu obecny był również Krystian Kostko, konsultant grupy roboczej Katolickiej Pomocy dla Ukrainy. Międzynarodowa Katolicka Komisja do Spraw Migracji już od roku współpracuje z lwowskimi katolikami. Jestem wdzięczny za ten projekt wsparcia dla naszych psychologów, którzy pracują w ramach naszego duszpasterstwa w Centrum Wsparcia Duchowego, Psychologicznego oraz Psychoterapeutycznego. Ten projekt finansowy ma na celu wsparcie pracy naszych psychologów i psychoterapeutów, która jest dziś bardzo ważna. Ukraińscy Rycerze Kolumba wraz z Katolicką Komisją do Spraw Migracji zgłosili się do pomocy psychologom i organizacjom katolickim, które zapewniają nie tylko wsparcie psychologiczne, ale także wsparcie duchowe dla ofiar wojny. Monsignor Roberto Virtillo jest sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji do Spraw Migracji Katolików, a także stoi na czele Stowarzyszenia Organizacji Humanitarnych i Charytatywnych z całego świata, do którego należą także Rycerze Kolumba. Ściśle współpracujemy i jesteśmy darczyńcami tej organizacji, która wspiera Ukrainę w tym trudnym czasie. Mamy za sobą wiele wspólnych projektów, przede wszystkim psychoterapię i wsparcie psychologiczne, bo ludzie bardzo często oprócz wsparcia psychologicznego potrzebują również wsparcia duchowego. Naszym zadaniem jest pomóc im zarówno materialnie, jak i na wszelki możliwy sposób, aby mogli dalej pracować i pomagać ludziom, którzy są ofiarami wojny, którzy przeżywają dziś tak trudny okres życia. Podczas swojej wizyty do Ukrainy przedstawiciele organizacji humanitarnych w Towarzystwie Rycerzy Kolumba odwiedzili ośrodki dla uchodźców w obwodzie lwowskim i tarnopolskim oraz spotkali się z Ukraińcami, którzy w wyniku wojny stracili domy, pracę i nadal nie mają gdzie wracać. Коли я підійшов ближче, то я від інших дізнався, що це там 10 хвилин тому сталося. І також повідомили, що швидку вже викликали, я міг навіть почути звук сирени, що наближається. Now we're about 20 or 30 bystanders there.